Cesarskie cięcie jest coraz częściej wybierane przez Polki jako metoda porodu. Teraz rząd PiS postanowił zwalczać ten zabieg. Jednak politycy chyba nie zdawali sobie sprawy, jaką burzę uda im się wywołać. Cesarskie cięcie stanowi już prawie połowę porodów w naszym kraju. Polki coraz częściej się decydują na ten zabieg z wielu powodów. Niektóre kobiety chcą w ten sposób uniknąć bólu lub powikłań występujących przy naturalnym porodzie. W innych przypadkach cesarskie cięcie jest zwyczajnie niezbędne ze względu na komplikacje. Teraz rząd PiS postanowił zmniejszyć ilość tych zabiegów przeprowadzanych w polskich szpitalach. Cesarskie cięcie, rząd wywołał prawdziwą burzę. Poród dla kobiety jest ogromnie intymną sytuacją. Niestety warunki w wielu polskich szpitalach znacząco odbiegają od tego, co jest już standardem za granicą. Na polskich porodówkach raczej nie uświadczymy oddzielnych pokoi, a od innej pacjentki oddziela nas często tylko kotara. Również podejście personelu, którego często jest o wiele za mało, często pozostawia wiele do życzenia. Pojawia się również w niektórych przypadkach problem ze znieczuleniem, które powinno przysługiwać każdej rodzącej kobiecie. Te oraz inne czynniki sprawiają, że prawie 50% Polek decyduje się na cesarskie cięcie. Jednak rząd przez najbliższe 10 lat chce ten wynik zmniejszyć do 30%. Jednak projekt ten spotkał się z gigantycznym odzewem ze strony internautek, które są po prostu oburzone tą koncepcją. Jeżeli opieka okołoporodowa będzie nadal na poziomie jaskini, to nawet 500 nie zachęci do zachodzenia w ciążę, pisze jedna z internautek. Zapewnijcie najpierw w każdym szpitalu poród naturalny bez bólu. Miało być znieczulenie, a jest w niewielu szpitalach, jeszcze na dodatek problem z anestezjologiem. Każda kobieta powinna decydować sama, czy rodzić naturalnie, czy przez cięcie. Czytamy. Gdyby każda miała zagwarantowane, że dostanie znieczulenie przy porodzie, to by się to zmieniło. Jak na razie znieczulenie niby się każdej należy, ale wiadomo, jak jest w praktyce. Ja rodziłam bez znieczulenia. Bo była sobota, noc i anestezjolog na innym oddziale zapewne był bardzo zajęty, dodaje kolejna internautka. Czekają nas protesty matek. Nie da się ukryć, że jeżeli rząd chce faktycznie zmniejszyć ilość tych zabiegów w Polsce, to najpierw musi zadbać o to, aby kobiety nareszcie były zadowolone z warunków panujących na porodówkach. W przeciwnym razie czekać nas będą gigantyczne protesty. Po pierwszym porodzie, który zakończył się cesarskim cięciem, powiedziałam, że nigdy więcej dzieci.
Myślę, że grono kobiet właśnie po pierwszym porodzie decyduje się lub nie na kolejne dziecko. Pięć lat później urodziłam drugie dziecko. Nigdzie tak nie poniżają kobiet i nie uwłaczają ich godności, jak właśnie na porodówkach. Nie mówię, że wszystkich, ale na zdecydowanej większości tak, a niby taki to cud narodzin, komentuje jedna z matek.